Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku przypominam o konkursie, który trwa. Zostało nam jeszcze 60 osób do, do y, rozwiązania konkursu. A jeśli chodzi o sam konkurs, moi drodzy, sprawdźcie, naprawdę, proszę Was, sprawdźcie, czy macie dobrze wpisane y, hasło konkursowe, bo widzę, widziałem dzisiaj, że sporo osób y, ma błędnie wpisane hasło wielkość liter ma znaczenie odstępy też mają znaczenie ja wkleję przy losowaniu poprawne, poprawne hasło i strona która to będzie losowała będzie wyszukiwała tylko i wyłącznie hasła takie jakie ja wkleiłem na tej stronie czyli musi być poprawnie bo jeśli nie Strona po prostu nie załaduje tego komentarza jako poprawnego. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o konkurs. Także zapraszam, moi drodzy, na, nasz, na naszą grupę facebookową. Naprawdę, żeby coś działo się na tej grupie facebookowej, musi być nas troszeczkę więcej, bo jednak no, 31 osób to jeszcze jest troszeczkę mało. Więc zapraszam. Będziemy tam sobie dyskutować, porównywać i tak dalej sprzedawać. Możemy też zamieniać się, jak ktoś by miał ochotę. Linki zewnętrzne wklejacie. Także zapraszam. Dobra, przechodzimy. Moi... Aha, jeszcze jedno zanim przejdę do meritum sprawy. Chciałbym naprawdę, naprawdę, naprawdę mocno podziękować wszystkim, którzy. Subskrybują mój kanał i y, piszą komentarze. Y, na koniec miesiąca. Wynagrodzę. Wynagrodze w nagrodze podziękuję w sumie tak. Y, trzem osobom za aktywność. Za komentarze. Jest to bardzo y, łatwo sprawdzić, kto pisze, kto, kto, kto y, ma. Dużą ilość komentarzy, także na koniec miesiąca y, zrobię takie podsumowanie. Oczywiście, w tym momencie y, y, te pięć osób, które w poprzednim filmie wynagrodziłem, nie będą brane pod uwagę y, z tego powodu, y, że, żeby ktoś inny też miał możliwość otrzymania coś ode mnie. Ok. I teraz merytum tego filmu. Moi drodzy, mamy tutaj 5 zł z rybakiem rocznik 1971. Jest to najniższy nakład z tych wszystkich 5 złotówek, bo jest to tylko milion sztuk. Naprawdę bardzo malutki nakład. I teraz tak, moi drodzy. Powiemy jeszcze, y, 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 może te dane techniczne. Mamy tutaj 25 mm średnicy. Waga monety jest to 3,45 g. I moneta jest wykonana z aluminium. A rand. rand. <ścoughs> Źle. To nie jest rand, to jest obrzeże. Obrzeże, ząbkowane powinno się mówić. Nie rand. Rand jest tutaj. O! To jest rand. To jest tutaj rand. A to tutaj to jest obrzeże. I nawet to y, była Damian na swoim kanale Damian Marciniak y, też o tym mówił, że proszę nie mylić obrzeża z Rantem. Rant to jest tutaj. Ok y, i teraz tak, moi drodzy, w wielu filmach już poruszałem temat y, zwyszkujących cen Monet PRL. -u. Jest to naprawdę długa droga, długa fala drożenia tych monet. To nie jest tak, że w zeszłym roku były tanie, a w tym roku jakaś spekulacja ze strony sprzedających. No nie jest tak. Ja na przykład obserwuję Allegro dość, dość długo, więc mogę się troszeczkę na ten temat wypowiedzieć. Ta moneta systematycznie drożała średnio od 50 do 100 zł co rok. Także nie możemy mówić tutaj o jakiejś spekulacji, po prostu no, numizmatyka nie, jest, nie, jest, nie stoi w miejscu jak, jak subsoli. Tylko no, po prostu z, ceny zwyżkują, gdyż już brakuje na przykład y, meniczych egzemplarzy. Y, bez gradingu oczywiście brakuje na rynku, żeby zakupić. Aktualnie na Allegro y, jest parę do kupienia, ale to nie są monety UNC, czyli stanu pierwszego. Wszystko jest to raczej, y, bym powiedział, takie dwa. Jeden sprzedawca nawet napisał, że jed, y, jego pozycja jest to 1 minus 1. No ale no niestety jest to co najwyżej plus 2, więc y, cenę też ma niższą dla tej monety. Bo on ją chce sprzedać bodajże 449 zł, ale nie jest to stan pierwszy na 100%. Y, więc y, naciąganie trochę y, noty. No, jest nieodpowiednim, nieodpowiednią e, rzeczą, którą robi ten sprzedawca. Gdyż po odbiorze już monety, po zakupie takiej monety, i wy widzicie minus jeden, jeden, o, no to będzie fajna, przyjedzie, a tu się okazuje, że jakiś bubel e, kupiliście, a to tak naprawdę jest stan 2, a może nawet minus 2. Dobra, e, i teraz Wam powiem, jak ta moneta e, drożała. Moje zapiski są od 2016 roku I ta moneta w roku 2016 sprzedała się, ja będę mówił najwyższe ceny jakie były za tą monetę W 2016 było to 399 zł i naprawdę moneta była mennicza W 2017 było już to 450 zł i też naprawdę menicza. Mówię o monetach bez gradingu. W 2018 już to było, już było 622 zł, w 2019 było 770 zł, w 2020 roku było 835 zł, a w tym roku ta moneta sprzedała się za 921 zł. Więc mówienie. mówienie o jakichś spekulacjach, oszustach i tak dalej. Może mieć jakieś oparcie o Wasze doświadczenia, ale naprawdę nie możemy wszystkim, wszystkich sprzedawców wrzucać do, jego, do jednego worka. Są spekulanci, niektóre osoby wiedzą już o nich, mają dwa, trzy konta i podbijają sobie własne licytacje, także jest to bardzo nie fair, ale na to w sumie nie reaguje no ale co zrobić, dla nich to jest kasa a dla nas jest problem ok i, i teraz tak, tak jak mówiłem w tym roku bez gardingu ta moneta e, to była licytacja z chyba z kwietnia, czy z maja, teraz nie pamiętam ale chyba z kwietnia no to 921 zł, czyli jak widać przez tyle lat, moneta zyskała na wartości. Moneta także została sprzedana w 2017 roku w gradingu NGC z notą MS67, jest to max nota dla tej monety za 1134 zł. W roku 2017 była sprzedana. A najwyższą cenę, jaką uzyskano za ten rocznik, za rybaka, jest to yy, także w gradingu NGC z notą MS66, ale proof-like. Także cena była 1610 zł. Moi drodzy, trzeba się zastanowić nad tym, czy... Kupować monety, właśnie bez gradingu, oddać sobie je do gradingu i trzymać na przyszłość, bo aktualnie to, jak widzę, no nie bardzo warto od razu sprzedawać monety ogradowane. Mówię to z własnego przykładu, także ja będę przytrzymywał i w razie potrzeby, gdy będę musiał sprzedać takie owe slaby sprzedam. Ok, czyli już wiecie, że naprawdę monety PRLu zaczynają naprawdę sporo kosztować tylko dlatego, że no już nie ma bardzo tego za dużo na rynku, jeśli chodzi o te rzadsze, rzadsze roczniki, czyli stricte chodzi tutaj o nakłady, więc warto Warto mieć każdą monetę w swojej kolekcji I tak jak już mówiłem Nieraz Nieważne czy jest wycieruszek Czy w stanie UNC Z czasem na pewno Dasz radę sam sobie Wymienić monetę z Użytą na stan UNC Także ja życzę Wam powodzenia Moi drodzy w kolekcjonowaniu monet Obiegowych. Także to by było na tyle. Dziękuję za to, że byliście. Dziękuję za suby, za komentarze. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.